Temat, który dziś nie tyle chcemy rozsupłać w ramach więzów czy węzłów polskiej pamięci, ale chcemy przypomnieć znaczenie tego węzła, tego szczególnie węzła naszej pamięci. Nie jest tematem, tak jak i inne, zresztą nie jest tematem tylko historycznym, ale ten może jeszcze bardziej niż inne pokazuje swoją aktualność, bo to jest temat związany z rocznicą Katynia, z rocznicą Smoleńska. Temat, który stawia pytanie o sens pamięci ofiar, o sens samych tych ofiar poniesionych w służbie dla ojczyzny. Nie będę przypominał historii tragedii ze Smoleńska, czy historii wcześniejszej tragedii, która rozegrała się w Katyniu i w innych miejscach, które symbolicznie razem ta jedna nazwa oddaje. Ale chcę zaproponować refleksję na kanwie kilku mądrych i kilku, jak mi się wydaje, niemądrych myśli, które w związku właśnie z dotkliwym, przeżywanym przez wszystkich pytaniem o sens polskich ofiar są formułowane, są stawiane, tezy, myśli. Zarówno przez tych, którzy chcą utrwalenia, odczytania tego sensu i tych, którzy chcą go zniszczyć. To jest rzeczywiście węzeł, w którym skupiają się namiętności, emocje, w którym być może w takim razie widzimy, skupia się jakaś istota sporu o Polskę. Zacznę od dłuższego cytatu, który wydaje mi się szczególnie piękny i który mnie w każdym razie przyciągnął bardzo do tematu Katynia dawno już temu. To jest cytat z tekstu Józefa Czapskiego, majora Józefa Czapskiego, oddelegowanego, jak Państwo zapewne wiecie, przez generała Andersa do wytropienia, wyśledzenia, co się stało z brakującymi oficerami. Formuje się Armia Polska na wschodzie. Jeszcze najpierw Armia Polska w Związku Sowieckim i nie ma oficerów, brakuje oficerów. Józef Czapski ma zbadać tę tajemnicę. I Józef Czapski do końca życia pozostał wierny tej tajemnicy, a raczej obowiązkowi, jaki został mu zadany przez dowódcę, przez generała Andersa. I sens całej tej pracy, a szerzej sens pamięci o Katyniu oddaje w tym oto fragmencie, w tekście Łańcuch niewidzialny, pisanym na początku lat 50. i później w kilku wyborach tekstów Józefa Czapskiego, wielkiego malarza, eseisty, był powtarzany. Cytuję. Ten naród, którego wkład do kultury, do sztuki jest poza Polską prawie nieznany. Ten sam naród, i to nie wśród jego wodzów i wieszczów, ale w jego przeciętnym przekroju, wie jedną rzecz na pewno. Tak można było pisać 70 lat temu, kiedy pisał to Czapski. Wie, że jeżeli kraj tego zażąda, trzeba będzie za ten kraj umrzeć, to może nie jest przyjemne, ale to na pewno nie podlega dyskusji. Bardzo mało kto na zewnątrz wyczuwa, że to jest więcej niż fizyczna krzepa, że się pod tym kryje niewyrażone i nawet nie zawsze uświadomione poczucie, że są jakieś wartości wieczne, których poprzez walkę o Polskę bronimy. Złudzenie nacjonalistów, powie filozof z Harvardu. Dziękuję bardzo. Brednie reakcyjne, powie stalinowiec. Dzisiaj ten stalinowiec i filozof z Harvardu mówią jednym głosem. Gdybyśmy patrzyli na siebie oczami nie tylko przeciętnego Francuza, Anglika czy Amerykanina, ale nawet oczami wybitnych przedstawicieli tych krajów, jak mało byśmy wiedzieli o naszej istocie, o naszych osiągnięciach czy historycznych, czy kulturalnych. A tak właśnie patrzy duża, dominująca w mediach część naszych odziedziczonych po PRL-u, a wyrastających ze zbrodni katyńskiej elit. Patrzy oczami, stara się patrzeć oczami przedstawicieli elit francuskich, angielskich, amerykańskich, a właściwie elit
ponadnarodowych, które z góry patrzą także na społeczeństwo amerykańskie, angielskie, francuskie. I przez to nic nie mogą wiedzieć, zorientować się, na czym polega istota ich kultury, ich dorobku dziejowego, sensu ich historii. Wracam do cytatu z Józefa Czapskiego. Niepodległość, ale jaka racja, jaki argument tego irracjonalnego uporu, za który się płaci życiem? Jaka korzyść dla świata z tej walki? Stanisław Brzozowski kilka miesięcy przed śmiercią pisał: pomiędzy każdym z nas, Polaków, a błogosławieństwem myśli leży nieszczęście, rzecz określona, jasna i uboga. Koniec cytatu z Brzozowskiego. Uboga? Jeżeli uboga, skąd? Dlaczego ta wierność do końca? Dlaczego jesteśmy wierni pamięci naszych nieszczęść, naszych ofiar? Pyta Czapski. Ten skarb zakopany w zamku rozpustnym. Nas wszystkich trzyma łańcuch niewidzialny, którego jednym z ostatnich ogniw jest Katyń. Rilke mówił, że poetą, pisarzem ma prawo być tylko ten, kto nie może nim nie być. Zdaje mi się, że dzisiaj Polakiem ma prawo być tylko ten, kto nie może nim nie być. Z wolności i z wyboru, nie z przymusu. Ofiary niewinne zarzucają daleko swe łańcuchy niewidzialne, przykuwają niektórych bardziej niż siła i bogactwo, bardziej niż geniusz. Silni i bogaci i bez nas będą silni i bogaci. O geniuszach będzie pisała historia. Znajdziemy ich na pomnikach i w antologiach poetów. Ale ci bezimienni pod białymi kamieniami lub w fosach, na których na wieczną sprawnie pamięć zasadzono młode świerki, ich imion na pewno w żadnej historii nie znajdziemy. Imion tych wszystkich, których matki i siostry kochały, którzy padli konając na to, aby ci, co po ich śmierciach żyć będą, byli wyżsi i szczęśliwsi. Polakiem jest ten, kto tych ofiar bezimiennych nie może zapomnieć. I tu jest ich zwycięstwo. Koniec cytatu z tekstu Józefa Czapskiego Łańcuch niewidzialny. Otóż myślę, że Czapski dotknął sedna doświadczenia uniwersalnego jednocześnie i specyficznego doświadczenia polskiego. Bo pamięć o zmarłych, współczucie, którą przez tę pamięć wyrażamy, czyni nas ludźmi. Mówi o tym Antygona, mówi o tym Księga Tobiasza w bardzo poruszający sposób. Teksty uniwersalne mówią o szacunku, który się zmarłym ofiarom należy. Ale szczególnie mocno wpisana jest pewna odmiana tej pamięci o zmarłych, szacunku dla nich, w polską historię i tradycję. Bo polska myśl zaczyna się od słów wypowiedzianych nieco już ponad 800 lat temu, przed mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Niestety bezskutecznie walczy o wprowadzenie go do kanonu polskich lektur. Zabrakło go nawet niestety w tym kanonie niepodległościowym przez pana prezydenta firmowanym. A myślę, że nie można zrozumieć historii Polski, jeżeli się nie zacznie właśnie od mistrza Wincentego i od jego słów. Przypomnijmy, pierwszy polski pisarz, pierwszy polski intelektualista, pierwszy polski filozof. I historyk oczywiście także. Pierwszy polski, bo anonim zwany Galem napisał historię dla nas, ale Polakiem nie był. Co takiego napisał mistrz Wincenty, co warto dzisiaj przypomnieć? Dwa zdania przypomnę. Jedno, w którym nawiązuje do ofiary złożonej w obronie ojczyzny przez obrońców Niemczy, przez obrońców Głogowa. Te przykłady, które były znane w jego czasach, czyli na początku XIII wieku. Wtedy już pamiętano o bohaterskich obrońcach przed najazdem niemieckim z czasów Chrobrego i tych, którzy powtórzyli to bohaterstwo w czasach najazdu króla Henryka V, kiedy Polski bronił Bolesław Krzywousty. I to właśnie zwykli ludzie, bezimienni, my ich nazwisk nie znamy, poświęcili siebie i swoje dzieci nawet
w obronie Niemczy, a potem narażali swoje życie w obronie Głogowa. I wtedy właśnie mistrz Wincenty tak opisuje sens tej ofiary. Bo silna jest miłość jak śmierć. Czego się podejmujemy z miłości ojczyzny, nie szaleństwem jest, ale poświęceniem. Nie zuchwałością, ale miłością. Łączy po prostu to doświadczenie poświęcenia dla ojczyzny z pieśnią nad pieśniami, z hymnem na cześć miłości. Tak, bo miłość do ojczyzny jest jedną z odmian miłości po prostu. I nie można odrzucić tego doświadczenia miłości wzgardliwym gestem racjonalisty, filozofa z Harvardu czy stalinowca, który powie, że to są złudzenia albo brednie. Jeżeli chcemy wygrać ze śmiercią, z niepamięcią, to musimy pamiętać o tych, którzy z miłości swoje życie złożyli dla, z miłości do ojczyzny, złożyli dlatego, żeby ta ojczyzna trwała. Tak jak o tym niedawno, 10 kwietnia tutaj w Warszawie przypomniał Jarosław Kaczyński, który powiedział, że chce, żeby Polska trwała. Otóż, żeby Polska trwała, czasem, na szczęście nie zawsze, potrzebne były ofiary. One nie były bez sensu. One wymagają od nas jednakże, aby ten sens został zachowany, pamięci i współczucia. I o tym mówi drugie zdanie mistrza Wincentego. Sprawiedliwość jest tym, co najbardziej sprzyja temu, co może najmniej. Niezwykła, oryginalna, fenomenalna definicja sprawiedliwości. Wyjątkowa, tylko mistrz Wincenty taką sformułował. A więc sprawiedliwość polega na tym, żeby najbardziej wspomóc tego najsłabszego, prawda? A kto jest najsłabszy? Najsłabszym jest umarły. Ofiara jest najsłabsza. Jeżeli zlekceważymy pamięć o ofiarach, to zaprzeczymy własnej sprawiedliwości, zaprzeczymy istocie tej sprawiedliwości wyrównującej, która jest sednem chrześcijańskiej sprawiedliwości połączonej z miłością, właśnie z caritas. Otóż te dwa zdania leżą u początków polskiej myśli, polskiej oryginalności. Czego się podejmujemy z miłości dla ojczyzny, nie szaleństwem jest, nie zuchwałością, ale poświęceniem. I drugie, że istota naszej sprawiedliwości polega na tym, byśmy nie zapomnieli o tych ofiarach, o tych najsłabszych. Ta myśl idzie potem przez historię naszej literatury, kultury, przez nasze doświadczenia historyczne, zapisuje ją Jan Kochanowski w pieśniach, w księdze wtórej, w pieśni 12, gdzie mówi: a jeśli komu otwarta droga do nieba tym, co służą ojczyźnie, i w paru innych, we fraszkach, wspomina o pamięci o tych, którzy zginęli dla ojczyzny. Potem w bardziej rubasznej formie przypominam sobie taki cytat z fenomenalnej książki Jana Chryzostoma Paska, który w pewnym momencie, mówiąc o swoich ranach, mówi tak: nic to, to stąd wziął Sienkiewicz potem swoje nic to wypowiadane, włożone w usta pana Wołodyjowskiego w Kamieńcu. Nic to, virescit vulnere virtus, hartuje się ranami męstwo. I tu bardzo taka, powiedziałbym, obrazowa metafora pokazująca żywość sarmatyzmu, żywość dzisiaj. Piłka, a męstwo bite, większy impet bierze. Czyli kiedy mamy ofiary, kiedy jesteśmy uderzani, to wzrasta nasz impet, prawda? To znaczy wzrasta nasza siła, przekonanie, że nie możemy zerwać tego łańcucha niewidzialnego, którego kolejne ogniwa, owe ofiary, poświęcenie, czasem nie polegające na oddaniu życia, ale na pracy dla Polski, tworzy. Otóż właśnie takie doświadczenia dramatycznych ofiar jest szczególnie mocnym impetem do trwania polskości. I to jest także doskonale rozumiane przez tych, którzy chcieliby ten łańcuch wreszcie rozerwać, którzy chcieliby go rozbić. Otóż jednym z ich argumentów, za chwilę do nich przejdę, jest teza, że
Po co ginąć? Po co umierać? Przecież to nie ma żadnego sensu. Przecież i tak ostatecznie od tych ofiar nic nie zależało. Polska zawsze była za słaba, żeby decydować o sobie, za słaba, żeby mogła sama sobie zapewnić niepodległość. Wszystko, co dobre w naszej historii, wynika z łaski obcych, z łaski zewnętrznej. W takim też duchu próbuje się zinterpretować tę rocznicę, którą w tym roku najbardziej powinniśmy obchodzić, czyli stulecie odzyskania niepodległości. Dodatki historyczne do takich tygodników jak W Polityce czy Newsweek starają się nas przekonać, że Polacy nic sobie w 18 roku nie zawdzięczają. Na tacy została im podarowana ta niepodległość. Nic tutaj nie wynikało z pracy, z wysiłku pokoleń. Tu pozwolę sobie powiedzieć, że książka, którą niedawno opublikowałem, Niepodległa, pokazuje właśnie proces dochodzenia do drugiej niepodległości, do listopada 18 roku, jako niezwykle optymistyczną historię. Historię, której początek jest w ofierze. Ale to nie jest pesymistyczna historia. Z tej martyrologii nie wynika ponura perspektywa, ale wynika happy end. Happy end oczywiście na pewnym etapie, bo historia się nie skończyła i kolejne jej rozdziały są dalej zapisywane. Ale takim wspaniałym happy endem dla pokolenia, które pamiętało o powstańcach, którzy przegrali swoje powstania, wcześniejsze, styczniowe, listopadowe, kościuszkowskie, był właśnie listopad 18 roku. Dlatego zaczynam główną część narracji tej książki od roku 1864, od egzekucji przeprowadzonej na Romualdzie Traugucie tu w Cytadeli Warszawskiej i jego czterech towarzysza. I przypominam, że 5 dni później na drugim brzegu Wisły rodzi się jeden ze współtwórców tej skutecznej drogi do niepodległości. Rodzi się w cieniu, w świadomości klęski i ofiary poniesionej w tej klęsce powstania styczniowego. Rodzi się w Kamionku na Pradze Roman Dmowski, dokładnie 5 dni po egzekucji Trauguta. I przecież także, a może nawet jeszcze bardziej, w cieniu opowieści o powstaniu styczniowym, o ofierze wtedy poniesionej przez tylu bliskich, w tym nawet o ofierze własnego majątku ze strony naczelnika powiatowego, naczelnika powstania, ojca naszego bohatera, czyli Józefa Piłsudskiego, dorastał właśnie on, przyszły naczelnik państwa. To głównie matka przekazywała mu te opowieści o powstaniu. Piłsudski urodził się, jak wiadomo, w grudniu 1967 roku, kiedy zamilkły już ostatnie echa powstania, kiedy nawet skonało już powstanie tak egzotyczne, dalekie, ale będące jeszcze jednym echem styczniowego zrywu, powstanie zabajkalskie z 1966 roku, kiedy 700 polskich zesłańców rzuciło się niemal z gołymi rękami na Imperium Rosyjskie za Bajkałem, żeby odzyskać wolność dla siebie. Nie udało się. Ale jakie wnioski z tego wyciągnął Dmowski? Jakie wnioski wyciągnął z tego Piłsudski? Nie wyciągnęli z takich wniosków, że to był absurd, ta ofiara jest bezsensowna. Dmowski jest krytyczny pod adresem polskiej tradycji, ale nie jest nihilistą jak niektórzy ze Stańczyków. Nie wszyscy, ale niektórzy ze Stańczyków. Nie. Uważa tak właśnie, jak to Czapski opisał, że ta ofiara go zobowiązuje, żeby nie okazała się ona ofiarą na marne, żeby Polska została odbudowana. Może przy pomocy innych środków, tutaj oczywiście myśl, a raczej taktyka Dmowskiego będzie ewoluowała, bo myśl była jedna, celem jej była niepodległa Polska. Jeszcze bardziej prosta pod tym względem jest droga Piłsudskiego. On czuł się wprost spadkobiercą powstańców styczniowych. Pisał o tym dużo, chętnie, z pasją i wielkim talentem literackim, właśnie o powstaniu styczniowym. I jak najbardziej świadomie swoją odprawę
przed wyjściem z Oleandrów do niepodległej Polski, zwołał na 5 sierpnia 1914 roku. To była co do dnia i co do godziny 50. rocznica egzekucji na Traugucie w Cytadeli. Po to zwołał swoich ochotników z pierwszej kadrowej, która za chwilę wyruszy do walki o niepodległą, żeby im przypomnieć, że oni mają dokończyć to, co tamci zaczęli. Ci, którzy zostali powieszeni, ci, którzy zostali zastrzeleni, ci, którzy zginęli w walce, ci, z których chłopi zdzierali buty gdzieś w Sandomierszczyźnie, gdzie indziej chłopi walczyli razem z powstańcami, ale teraz chłopi, rzemieślnicy, inteligenci, ochotnicy żydowskiego pochodzenia, węgierskiego pochodzenia, oczywiście przede wszystkim po prostu Polacy, ale niezależnie od tego, kto skąd przychodził, przyciągnięty wspaniałą, porywającą ideą polskiej niepodległości, rozumianej jako gotowość do najwyższych poświęceń, ci rozumieli, ci, którzy stali wtedy obok niego na Oleandrach, że naprawdę są kontynuatorami, nie mścicielami, nie chodziło o zemstę, chodziło o skuteczne dokończenie tamtych powstań, o wygranie ich, o wygranie powstania styczniowego. Nie wiem, czy interpretowali tę ofiarę, od której zaczynam właśnie narrację owej książki prowadzącej nas drogami różnymi do finalnego zwycięstwa w listopadzie 18 roku, ale przypomnę tutaj, że tamta ofiara, taka krwawa, taka wydawało się bezsensowna, wydawało się w świetle represji, które spadały potem na Rzeczpospolitą, na Polaków, na Rzeczpospolitą ducha, która wciąż istniała i którą carat wspólnie z Bismarckiem chcieli wtedy zniszczyć. Że to no, przyniosło tylko złe skutki, prawda? Ta walka, ten szaleńczy zryw. No dzisiaj powtarzają nam to też realiści spod znaku pana Zychowicza, że to wszystko nie miało sensu. Otóż właśnie można przypomnieć teraz, jak głęboki sens przygotowujący ostateczny sukces miała tamta ofiara, bo z tej ofiary 63 roku, tych, którzy tam zginęli, a było wiele tysięcy tych ofiar, blisko 1000 powieszonych i rozstrzelanych, kilkanaście tysięcy poległych w walce, 30 tysięcy zesłanych na Sybir. Naprawdę wielka ofiara. Ale co z niej wyniknęło? Ukaz cara Aleksandra z 1864 roku nadający taką wolność chłopom polskim, jakiej chłopi rosyjscy nie dostali. Właśnie dlatego, że car chciał tę walkę o duszę z chłopami wygrać z tymi, którzy mu ją wypowiedzieli. Właśnie z powstańcami, którzy 22 stycznia 1863 roku ogłosili, że nadają wolność chłopom i uwłaszczają ich, tych zwłaszcza, tych w szczególności, którzy wezmą udział w powstaniu. A więc ta aukcja uruchomiona przez powstańców w walce o dusze chłopskie powoduje, że realny byt chłopów zmienia się szybko, na tyle, że w ciągu 15-20 lat chłopi będą mogli przejść ten najtrudniejszy etap od mentalności niewolnika, od mentalności pańszczyźnianej do mentalności wolnego człowieka, który może wybrać polskość. I będzie wybierał polskość, bo kolejne pokolenie, jeszcze nie Piłsudskiego, starsze od niego, pokolenie siłaczek i siłaczy, będzie uczyło tych chłopów, czym jest polskość. Chłopów, którzy już są wyzwoleni, którzy już są uwłaszczeni. Tak dokonywała się, można powiedzieć, skuteczna rola ofiary powstańców styczniowych. Kolejne pokolenie będzie pracowało wedle wzoru pracy organicznej, żeby ta ofiara powstańców się nie zmarnowała. A następne pokolenie, pokolenie Piłsudskiego i jego żołnierzy, poprowadzi znów już uformowanych do polskości ludzi do walki o niepodległą. I drugi aspekt, który przypominam także, przez nikogo niemal nie przywoływany, a mianowicie, czy te ofiary rzeczywiście nic nie zmieniają w tym, przeciwko komu walczą? Czy rzeczywiście te powstania nie wpłynęły w ogóle na wrogów niepodległości? Otóż powstanie styczniowe miało jeden
pośredni, ale jakże ważny efekt dla Imperium Rosyjskiego. Utratę Alaski. Alaska została sprzedana właściwie na początku 1967 roku, ale negocjacje przyspieszyły bezpośrednio po powstaniu styczniowym z Amerykanami w tej sprawie. A powodem był głęboki kryzys finansowy Imperium Rosyjskiego, spowodowany niemożnością spłacenia ogromnej pożyczki, jaką Rosja, car, zaciągnął w domu bankowym Rothschildów, żeby finansować i reformy wewnętrzne, ale przede wszystkim 200-tysięczną, a w końcu 400-tysięczną armię, która zajmowała się tłumieniem powstania styczniowego, a potem pilnowaniem, żeby się ono nie odrodziło. To był gigantyczny koszt dla imperium, stłumienie powstania styczniowego. I on spowoduje, że zdecyduje się pod wpływem ministra finansów i jego kalkulacji Rosja na krok bez precedensu. Zrezygnuje dobrowolnie za pieniądze z jakiejś części swoich terytoriów. Zrezygnowała z Alaski. Teraz wyobraźmy sobie, czy Rosja z Alaską, Związek Sowiecki z Alaską przegrywałaby tak łatwo pierwszą wojnę światową, zimną wojnę. Myślę, że inaczej toczyłyby się na pewno losy świata, gdyby Rosja zachowała ten przyczółek na amerykańskim kontynencie. Ale go nie zachowała. I jest w tym niemały wkład tych absurdalnych ofiar polskich, mówię to oczywiście w cudzysłowie i z gorzką ironią, bo one nie były absurdalne, ofiar tych, którzy zginęli w walce o Polskę, w walce, której na przeszkodzie do niepodległości stała Rosja, a zatem osłabienie Rosji było drogą do niepodległości. To jest tylko przykład, jak można odczytać te absurdalne ofiary, te ofiary, które nic Polsce nie dają, te, które należy przekreślić jako wyraz irrealizmu, w perspektywie sukcesu, jaki przychodzi w listopadzie 18 roku. To jest historia optymistyczna, bo dziesiątki, setki tysięcy Polaków w 1914 roku chce niepodległej i jest do tego gotowych, żeby o nią walczyć i żeby ją budować w nowych strukturach administracyjnych, sądowniczych, dadzą temu wyraz w tym krótkim czasie, jaki upłynie między rozpoczęciem I wojny światowej a zrealizowaniem snu o niepodległej. Do tego potrzeba było gotowych nie elit w wąskim tego słowa znaczeniu, ale elit w najszerszym tego słowa znaczeniu, czyli ludzi gotowych brać odpowiedzialność i narażać się wraz z tą odpowiedzialnością na konsekwencje jej podjęcia, odpowiedzialność za ojczyznę, za Polskę, za niepodległość. Sprawdzianem ostatecznym oczywiście będzie rok 20, lato 20 roku, kiedy 1 000 000 żołnierzy, pochodzących przecież nie z ochotniczego zaciągu, ale w ogromnej większości to byli rekruci, przymusowo wzięci pod broń. Nie przeszli na stronę bolszewików, tylko bronili Polski. Trzymał ich ten łańcuch niewidzialny, o którym dowiedzieli się, bo większość z nich nie miała bezpośredniego, bo to byli chłopi w większości przecież, bezpośredniego związku z powstańcami styczniowymi, rodzinnego związku. Ich dowódcy, oficerowie na pewno tak. Ale nauczyli się przez dzieła Sienkiewicza, które im czytano, kiedy jeszcze czytać nie umieli, że walka o polskość, że rola Skrzetuskiego, Kmicica, tych fikcyjnych bohaterów, którzy zapadli w pamięć jako wzory poświęcenia dla ojczyzny, pana Wołodyjowskiego, jest czymś, co najwspanialej jest naśladować, że to dopiero dodaje godności. I dlatego nie cofnęli się przed ofiarą własną z życia w 1920 roku i obronili Polskę wtedy przed bolszewikami. To był sprawdzian skuteczności wcześniejszych ofiar. Te ofiary stworzyły nowoczesny naród polski, który nie dał się pokusie anomii społecznej,
anomii, na której bolszewicy budowali swój sukces, dzieląc i rządząc, to znaczy przeciwstawiając chłopów panom, wzywając do zemsty klasowej. W Polsce to hasło pozostanie nie dość skuteczne w 1920 roku, żeby rozbić obronę niepodległej Polski. Dlatego właśnie ta historia ofiar poniesionych w XIX wieku dla wolnej Polski w przyszłości, tych, którzy, jak mówił Norwid, bo tam w tekst Czapskiego wpleciony jest cytat z Norwida właśnie o tych, których matki i siostry kochały i którzy polegli po to, żeby ci, którzy po nich przyjdą, byli wyżsi, piękniejsi, szczęśliwsi. Tak, z tą myślą naprawdę walczyli Polacy w powstaniach w wieku XIX. Otóż właśnie ta myśl sprawdzała się jako powód do dumy w 18 roku i w następnych latach. Mamy swoje własne państwo, mamy w nim swoje własne kłopoty, mamy trudności, ale jesteśmy w swoim domu, budujemy go dalej, staramy się upiększać. Druga strona sporu o sens ofiar, ta, która mówi, że one żadnego sensu nie mają, że ten węzeł trzeba rozciąć albo rozsupłać subtelnie, ale żeby przestał nas krępować, podkreśla, że, jak już mówiłem, niczego sami sobie nie zawdzięczamy, a w związku z tym niepodległość nie ma sensu, ale wszystko, co dobre, przychodzi z rąk naszych panów, silniejszych od nas, tych, którzy naprawdę mają moc zmieniania rzeczywistości. Polska jest za słaba na to. I w tym duchu przecież, pamiętajmy, interpretuje się także najnowszą historię Polski. To jest problem z przejściem od PRL-u do III RP. Wmówiono nam skutecznie, że wolność otrzymaliśmy z łaski generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka, że jesteśmy wyzwoleńcami, że nas wypuszczono spod ręki pana. Pan nas wypuścił. Ten pan PRL-u, który sam, prawdę mówiąc, nie był wolny, bo miał nad sobą pana z Kremla, ale w każdym razie przyjęliśmy, nie oczywiście nie państwo tutaj, ale w dużej części nasze społeczeństwo, przyjęliśmy tę opowieść o wyzwoleniu. O wyzwoleniu wedle rzymskiego wzorca. Jest pan niewolników, władca PRL, który nas wyzwolił. Nie było żadnej solidarności, ta była nieistotna, no chyba że Lech Wałęsa, bo ten akceptuje jakby logikę wyzwoleństwa. Nie było roli Kościoła, nie było Jana Pawła II, nie było znaczenia tych kolejnych zrywów polskich, a w szczególności Solidarności dla kryzysów Imperium Rosyjskiego. Nie, to nie ma żadnego znaczenia, powtarzają właśnie ci mędrkowie realiści. Liczyła się tylko ostatecznie decyzja pana, czyli Gorbaczowa. Przypominam sobie taką nie tak dawną wypowiedź Adama Michnika na łamach Komsomolskiej Prawdy, właśnie w nawiązaniu do tragedii smoleńskiej, gdzie rzucił między innymi taki piękny bon mot, że Polska jest pełna ludzi z antykomunistycznego zooparku, owładniętych antyrosyjską fobią. To dosłowny cytat. Ale także w tej rozmowie z Komsomolską Prawdą wspomniał Adam Michnik o tym, jako argument retoryczny rzucił: a kto nam dał wolność w 89 roku? Przecież Rosja. A my jesteśmy tacy niewdzięczni i po 10 kwietnia 2010 roku sugerujemy coś, że Rosja tutaj może jakoś nie najlepiej się zachowała. Teraz nie mówię w tym momencie, w tej sekundzie nie mówię o 10 kwietnia, zwracam uwagę na pewną logikę wyzwoleńca. Nie, my sami nic nie możemy, to Rosja dała nam wolność. No, może lepiej byłoby jednak zastanowić się, kto nam ją zabrał. Bo kto się zabrał naprawdę. W obu przypadkach to nie była zresztą Rosja. To był Związek Sowiecki, który zabierał tę wolność także Rosjanom.
I w 1989 roku nadal był Związek Sowiecki, a nie jeszcze żadna Rosja. No ale to uwaga na marginesie. Otóż napędem niejako tej furii zaprzeczania rzeczywistości, furii, z której ma wyniknąć, że jeśli przychodzi do Polski wolność, to właśnie z łaski Pana, Rosji, Ameryki, Niemcy nam dadzą wolność, no zależnie kto nam tam pod ręką będzie, a że Polacy sami nic nie są w stanie wartościowego wyprodukować, ta furia, myślę, że prowadzi w stronę jednej myśli, myśli, którą wyraził chyba najdobitniej Janusz Palikot w lutym 2012 roku, mówiąc na spotkaniu seminarium w Sejmie. Był wtedy liderem trzeciej co do wielkości frakcji parlamentarnej. Mówił na tym seminarium czy konserwatorium Dialog i przyszłość. Przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą wyrzec się swojej polskości. No o to chodzi, właśnie o to chodzi. Rozerwanie tego łańcucha pamięci o ofiarach, przekonanie nas, że były absurdalne, że nic z nich nie wynika poza cierpieniem tych niewinnych ofiar, głupim, bezsensownym cierpieniem, to wtedy uda się w końcu osiągnąć ten cel, wyzwolić Polaków z polskości. Powołują się przy tym czasem w łajdacki, czasem w głupi sposób. W głupi, bo no, nie znający, powiedziałbym, źródeł. Ci, którzy reprezentują tego typu postawę, na ludzi, którzy owszem, zmagali się z polskością, ale nie po to, żeby ją zniszczyć, tylko po to, żeby ją wzmocnić, takimi jak choćby wspomniany czy cytowany Stanisław Brzozowski. On też krytykuje często zbyt proste ujmowanie naszej historii, ofiar w niej poniesionych, ale nie po to, żeby wyprowadzić Polaków poza polskość. Żeromski, którego się czasem przytacza w tym kontekście, mówiąc o ranach, które nie powinny zarastać błoną podłości, przecież był największym krytykiem właśnie takich, którzy nadużywają jego myśli, żeby zniszczyć polskość. Opisał ich w eseju Snobizm i postęp. Mówię o tym, żebyśmy czasem nie wyrzucali jakby do jednego worka tych, którzy podejmują polemikę z pewnymi cechami ujawnionymi w naszej historii, a raczej z pewnymi zjawiskami. Bo tutaj znajdziemy po tej stronie i Dmowskiego, i właśnie Brzozowskiego, i część mądrej krytyki, jakiej w środowisku Stańczyków reprezentantem jest na przykład Józef Szujski. I wrzucimy ich do jednego worka z takimi, którzy przekraczają te granice i chcą zniszczyć polskość. Jak Michał Bobrzyński, którego poleca Adam Michnik. No, właśnie ostatnie wydanie taki Stańczyka wyszło z nadrukiem Adam Michnik poleca. A w szczególności mam tu na myśli ludzi, którzy świadomie, otwarcie chcą zniszczyć polskość w XX i XXI wieku. Skąd bierze się ich siła? I skąd bierze się ich koncentracja, jeżeli można tak powiedzieć, koncentracja ich ataku, uwagi na Katyniu i na Smoleńsku? Odpowiedź nie jest trudna, ponieważ ci ludzie, którzy jak prymitywny pańszczyźniany polski chłop o mentalności niewolnika, mówię tutaj o Januszu Palikocie, bo to nie jest Żyd, to jest prymitywny polski chłop, który nie dorósł do polskości. Są tacy. Mógł awansować razem z inną częścią tej nowej elity w cudzysłowie, która przyszła na miejsce tej elity, która została zamordowana w Katyniu. Katyń jest miejscem założycielskim nowej elity PRL, tej, która rozkwitła w czasach Stalina i Bieruta. Tej, której przedstawiciele, a raczej których dziedzice, bo już przedstawicieli tamtej elity na ogół nie ma z nami, ale ich dziedzice są właśnie tacy jak Agnieszka Holland, jak
wspominany już Adam czy Stefan Michnik, to są dziedzice tej elity zbudowanej na zbrodni katyńskiej. Przecież oni nie byliby w centrum polskości dzisiaj. Nie byliby najważniejszymi osobami polskiej elity kulturalnej. Oni nie przeszli takiej drogi, jaką przeszli inni przed nimi, by stać się częścią polskiej elity. Wśród przedstawicieli prawdziwej polskiej elity możemy znaleźć w okresie międzywojennym Szymona Askenazego, Józefa Feldmana, wielu innych, Bronisława Hubermana, Wiktora Weintrauba. To byli wielcy Polacy. Oni przeszli naturalną drogę do polskiej elity. Nie po trupach wymordowanej elity, tylko przyciągnięci do polskości właśnie owym łańcuchem niewidzialnym ofiar, które pokazały im, że złączenie się z tym łańcuchem, opisywanie jego kolejnych ogniw z taką czułością, jak właśnie robił to Askenazy w swoim księciu Józefie Poniatowskim, w swoim Łukasińskim. Daję przykład właśnie, żeby pokazać alternatywę dla tej fałszywej elity, elity, którą zbudowano na morderstwie zbiorowym starej polskiej elity. Otóż dziś w Polsce toczy się walka, o czym troszkę mówiłem wczoraj w Roninie, ale pozwolę sobie do tego wątku nawiązać, bo wydaje mi się istotny, między tą elitą, która zbudowana została na zbrodni katyńskiej, i tą elitą, która odradza się w taki sam sposób właśnie, jak odradzała się zawsze po kolejnych ofiarach elita polska. Tą elitą, która czuje ciężar odpowiedzialności wynikający z oddziaływania owego łańcucha niewidzialnego. Kolejnych ofiar budowanych od Niemczy i Głogowa po Katyń i Smoleńsk. Otóż właśnie w kręgu tej pierwszej elity, tej zbudowanej na zbrodni katyńskiej, furia prawdziwa ożyła z chwilą Smoleńska. Dlaczego? Dam przykład. Na drugi dzień po tragedii smoleńskiej, no akurat 11 była niedziela, więc nie ukazywały się gazety, ale 12 w poniedziałek kwietnia ukazał się bardzo obszerny artykuł w Gazecie Wyborczej zupełnie nieznanej autorki, o włoskim nazwisku, ale Polki. Nie wiem, czy to pseudonim, czy prawdziwe nazwisko, nigdy wcześniej ani później nie wystąpiła w Gazecie Wyborczej, który przedstawił otwarcie wszystkie główne tezy tej właśnie elity postkatyńskiej. A mianowicie, że ci, którzy zginęli teraz w Smoleńsku, zginęli w sposób absurdalny, że to jest tak głupia, groteskowa śmierć wynikająca z tradycyjnej polskiej głupoty. Czterokrotne podchodzenie do lądowania, oczywiście. To wszystko, co zostało potem, a właściwie od początku wiadomo było, że jest nieprawdą, ale wszystko, co potem zostało sfalsyfikowane. A więc polskość dąży do śmierci. To była teza taka psychoanalityczna sformułowana w tym tekście. Ale po co polskość dąży do śmierci? Taką głupią szarżą, prawda? Po to, i tu jest kropka nad i przez ową autorkę postawiona, żeby Polacy mogli powiedzieć, jesteśmy ofiarami. Skrzywdzili nas inni. Niemcy, Żydzi, może Rosjanie. Warto się zatrzymać nad tym zdaniem, nad tą sugestią. Bo oczywiście, jeśli tak podejdziemy do ofiar, będziemy w nich widzieli tylko i wyłącznie powód do dostrzegania win innych, a nie zobowiązanie dla siebie samych, by dopełnić pewnego rodzaju testament tych ofiar, to byłoby to chore podejście. Ale jednocześnie, jeżeli przyjmiemy punkt widzenia autorki tego tekstu i setek, a może nawet tysięcy przedstawicieli tej szeroko rozumianej elity postkatyńskiej, która dzisiaj wciąż dominuje, powtarzam, w wielkich mediach, na uniwersytetach, która wciąż produkuje filmy takie jak Twarz pani Szumowskiej, jak filmy pani Agnieszki Holland, jak Pokłosie, jak
Ida, dziesiątki innych filmów, nie mówię tylko o filmach znanych i głośnych, ale to jest główny nurt polskiej twórczości po 1989 roku. Nurt, który pokazuje polskość jako nienormalność, polskość jako spocony obciach, jako prymitywizm, jako zapijaczoną nienawiść do obcych. To jest cały obraz polskości i oskarżenie, które, no mogę tutaj zacytować taki fragment tekstu z wypowiedzi jednej z najbardziej uznanych autorek tego nurtu. Cytuję. Myślę, że możemy uczyć się od Niemców. Oni po wojnie zostali zmuszeni do tego, żeby naprostować swoją historię. No, nasz problem polega na tym, że nie przyszły żadne wojska okupacyjne, które by nas zmusiły. Ubolewa nad tym autorka tych słów. Szkoda, że nas nikt nie może zmusić, jakieś wojska okupacyjne, żebyśmy zapamiętali tylko i wyłącznie nasze ofiary, czyli Żydów oczywiście, ale także Ukraińców i innych, których polscy, że tak powiem, kolonialiści zawsze gnębili. My też nie możemy tkwić w takich sennych oparach i opowiadać sobie, jacy to byliśmy wspaniali. My śniliśmy własną historię, wymyśliliśmy sobie historię jako kraju tolerancyjnego, otwartego. Kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Trzeba stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją od nowa, nie ukrywając wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów. To jest wizja polskiej historii. Olgi Tokarczuk akurat w tym przypadku. Ale to samo mówi pani Szumowska, to samo mówi taki śląski pisarz, zapomniałem jego nazwiska. No, dziesiątki tutaj przykładów można, pan Stasiuk to samo mówi. To są wszystko największe tuzy dzisiejszej polskiej literatury. Otóż no, można by mnożyć te przykłady, te cytaty, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zastanowić się, na czym polega ich niesprawiedliwość. Nie na tym, że Polacy nigdy nikogo nie prześladowali. Bo oczywiście są i takie karty w naszej historii i mamy obowiązek się z nimi mierzyć. Ale konstrukcja tutaj przedstawiona oparta jest na założeniu, że nie wolno przypominać o żadnych ofiarach, które Polacy ponieśli, o ofiarach, które im zadano. I w związku z tym nie można stwierdzić na przykład, że Katyń był czymś innym niż przejawem jakiejś głupoty. No może powinni uciec, albo no znów pan Zychowicz daje dobrą radę, trzeba było z Hitlerem iść, no nie byłoby Katynia, prawda? Otóż tego rodzaju myślenie opiera się na wyparciu, przepraszam, że używam psychoanalitycznego pojęcia, ale właśnie druga strona chętnie do niego sięga, do tej terminologii sięga, na całkowitym wyparciu autentycznej, prawdziwej, rzeczywistej, nie roli, tylko doświadczenia, bo nie chodzi o żadną sztukę teatralną, tylko chodzi o realne, historyczne doświadczenie setek tysięcy Polaków, którzy zginęli dlatego, że byli Polakami. I zginęli nie z rąk innych Polaków, choć to też się zdarzało, ale z rąk innych wspólnot politycznych, które chciały Polskę zniszczyć. To nie jest nieprawda, to nie jest historyczna bajka wymyślona przez polskich szowinistów, tylko to jest fakt historyczny, odzwierciedlony dziedzictwem rozbiorów, odzwierciedlony dziedzictwem masowych prześladowań polskości w XIX wieku i w o wiele większym stopniu jeszcze przez doświadczenia z dwoma totalitaryzmami w wieku XX. Dlatego zawsze tym, którzy formułują tego rodzaju wizję polskości, zadaję jedno pytanie. A co wiecie, co możecie powiedzieć na temat 200 tysięcy naprawdę bezimiennych ofiar, które zginęły tylko dlatego, że były Polakami, na podstawie rozkazu z 11 sierpnia 1937 roku. Operacja Polska NKWD.
amerykańscy historycy piszą o tym dzisiaj, w ostatnich latach, jako o sytuacji, w której Polacy w Związku Sowieckim okazali się dokładnie w takim samym położeniu jak Żydzi w III Rzeszy. Pisze o tym Timothy Snyder w Skrwawionych Ziemiach, pisze o tym kilkoro innych historyków amerykańskich, ale ta wiedza nie dotarła, nie może dotrzeć po prostu na karty Gazety Wyborczej, TVN-u, do studiów TVN-u, czy do wysokiej polskiej kultury, bo tam Polak nie może być ofiarą, ale jak to sformułowała redaktorka Gazety Wyborczej Teresa Bogucka przed laty, już 20 parę lat temu, naszym zadaniem, mówiła tutaj o oświecicielach, o tych, którzy mają zmusić Polaków do spojrzenia na nowo na polską historię, żeby przestali być Polakami. Nasze zadanie polega na tym, żeby Polacy zdarli z siebie wygodny kostium ofiary. A więc nie było żadnych ofiar. My tylko teraz ubieramy na siebie jakiś teatralny rekwizyt ofiary, ale przecież ci w Katyniu, nie, to jakaś bzdura. Ci Polacy w Związku Sowieckim, nikt o nich nie słyszał, nikt nie wie o tym, prawda? Więc po co się tutaj tym przejmować? Zostają tylko zbrodnie polskie na innych, na obcych. Tego rodzaju spojrzenie, które dominuje, jeszcze raz to powtarzam, na Parnasie polskiej kultury XXI wieku, oparte jest na, nawet to słabe określenie, kiepskiej historii. Jest oparte na całkowitej nieznajomości historii, na ignorancji, radykalnej ignorancji wobec historii Polski, rzeczywistej historii, i na arogancji jednocześnie, na przekonaniu, że nie szkodzi, że nie znam historii. Ważne, jaka jest moja moralna racja. Ta moralna racja polega na tym, żeby wyzwolić Polaków z polskości, żeby nareszcie doprowadzić do tego, aby Polacy przez katarzis uznania, przez oczyszczenie uznania tego, że polskość jest czymś najgorszym, co się może człowiekowi przydarzyć, bo jest właśnie zobrazowana przez Jedwabne, przez Kielce, przez prześladowania obcych, żeby w końcu zrezygnowali z tej polskości, skoro jest ona taka obrzydliwa. I na drugim biegunie właśnie jest doświadczenie realnej, przeżytej ofiary polskiej. Stąd właśnie coraz bardziej drastyczne manipulacje dokonywane na historii związanej z pamięcią o polskich ofiarach. Ja przypomnę, że w tej orgii kłamstwa wokół Smoleńska, orgii manipulacji, która miała przykryć doświadczenie realne, zginęło 96 osób jadących w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, w służbie Rzeczpospolitej Polskiej, oddać hołd pamięci ofiarom z 40 roku, ofiarom stalinowskiego, komunistycznego totalitaryzmu. Nie jechali na majówkę, nie jechali wskutek fantazji czy nakazu oszalałego prezydenta Kaczyńskiego, ale większość z nich jechała dobrowolnie na ochotnika, było więcej tych ochotników. Nawet niektórzy z Platformy Obywatelskiej, którzy tam zginęli, pojechali dlatego, że chcieli, że się zgłosili. Ale interpretacja jest taka, że no to było coś absurdalnego, nic więcej. Skoro tak, to posunięto się nawet do tego, żeby podważyć pamięć o Katyniu. Już nie o Smoleńsku, ale o Katyniu. I tu przypomnę, pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej. Znów nawiążę do tego, co pisano wtedy w Gazecie Wyborczej. To nie jest obsesja, tylko zwracam uwagę na szczególne źródło reinterpretacji doświadczenia polskich ofiar, jakim źródłem, prawda, w tym znaczeniu jest Gazeta Wyborcza. Otóż pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej pojawiły się tam artykuły krytykujące tablicę, którą zawiozła wdowa po Januszu Kurtyce i w uzgodnieniu z władzami rosyjskimi lokalnymi zamontowała tam. Tam było wspomnienie o ludobójstwie dokonanym na Polakach w 1940 roku.
To zakwestionowano. Nie było żadnego ludobójstwa w 1940 roku na Polakach. To powiedział profesor Roman Kuźniar na łamach Gazety Wyborczej wtedy, że przecież zbrodnia katyńska nie była wymierzona w naród polski. Wieloetniczny był skład ofiar tej zbrodni. I znów warto podkreślić, na jak lichej historii, a raczej jak na kompletnej ignorancji oparte są tego rodzaju i arogancji tego rodzaju sugestie. Bo jeśli sięgnie się do źródła, a źródłem najtwardszym w tym wypadku jest depesza Ławrentija Berii do Józefa Stalina, mówiąca o tym, jak przygotowujemy się do rozwiązania sprawy polskiej. Mówi o tym, że mamy pod swoją kontrolą w swoich więzieniach 21 tysięcy, czy około 22 tysięcy polskich jeńców, przedstawicieli elit. I Beria podkreśla, 97% reprezentuje narodowość polską. Czyli możemy likwidować, bo to jest dobrze wycelowana operacja. Czy 97% wystarczy, żeby uznać operację tego rodzaju za operację o celu ludobójczym, to znaczy mającym na celu wyeliminowanie elity konkretnego narodu? Myślę, że tak. Ale w ramach logiki zaprzeczania sensowi ofiary i zaprzeczania temu, że Polacy byli także ofiarą w historii. Można wszystko, można nawet powiedzieć, że nie było zbrodni w Katyniu. Bo do tego się to ostatecznie sprowadzi, że nie było zbrodni w Katyniu. Byle tylko Polacy zapomnieli o Smoleńsku, o Katyniu, zapomnieli o wszystkim, co budzi pytania o sens polskości, sens poświęcenia, nie o konspiracje żadne, nie o spiski, że ktoś chce nas zniszczyć, tylko o to, że ofiary, które padły w służbie polskości, nie są bezsensowne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby były bezsensowne, bo wtedy polskość rzeczywiście osłabnie. Wtedy polskość w nas osłabnie. Wtedy polskość może ulec tej presji, która stale jest na nią wywierana, by zakończyć swoją historię, by przestać być. Otóż myślę, że w zderzeniu z tym kłamstwem, w zderzeniu z tym nienawistnym wobec polskości, dążeniem do zaprzeczenia prawdziwości ofiar, których wiele razy Polacy byli realnym przykładem, a nie aktorami w jakimś spektaklu, w tej zaciekłości możemy jakby na trzech poziomach próbować odpowiedzieć wobec tej zaciekłości. Pierwszy poziom podsuwa, może znajdę to, tak, znalazłem tę piękną myśl Benedykta XVI. Powiedział tak, w walce z kłamstwem i przemocą prawda i miłość nie mają w gruncie rzeczy żadnej innej broni poza świadectwem cierpienia. To jest ostateczna racja ofiary. Świadectwo cierpienia. Jak długo będziemy pamiętali, że to cierpienie było realne, jak długo nie damy sobie wmówić, że to była tylko głupota, tak długo Polska będzie i tak długo będzie coś ważniejszego i większego od Polski. Bo w tym punkcie polskość się łączy z zasadniczym doświadczeniem chrześcijaństwa. Jeżeli powiemy, że ofiara jest bezsensowna, to oczywiście najbardziej uderza to w ofiarę przez wielkie O. Że to była głupia ofiara. Nic z niej nie wyniknęło. Możemy stanąć po stronie wielkiego inkwizytora z jego rozmowy z Chrystusem opisanej przez Dostojewskiego w Braciach Karamazow. Możemy to wybrać. I o to właśnie chodzi. Ale jeżeli bronimy polskiej ofiary, jej sensowności, bronimy także ofiary w ogóle. O związku między tymi dwoma perspektywami, związku nie heretyckim, nie mesjanistycznym, nie czyniącym z Polski Chrystusa narodów. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ale o to, że przez każde troskliwe umiłowanie pamięci o ofierze, rozumiejące tę ofiarę,
jako ofiarę po coś, z miłości wynikającą. Ratujemy w sobie nie tylko Polaków, ale chrześcijan. O tym najpiękniej potrafił powiedzieć arcybiskup Marek Jędraszewski w takiej rozmowie, którą miałem zaszczyt z nim przeprowadzić niedawno, która będzie zwieńczeniem tomu rozmów, który ukaże się pewnie za kilka tygodni, jako kontynuacja tego tomu o niepodległej. Właśnie o takiej chrześcijańskiej perspektywie odczytania ofiar ponoszonych z miłości ojczyzny mówił arcybiskup Jędraszewski. A więc to jest pierwsza i najważniejsza chyba, jeżeli można tak powiedzieć, płaszczyzna konfrontacji z tym atakiem zła, kłamstwa, które próbuje powiedzieć, że nie było żadnych ofiar, że każda ofiara jest głupstwem, szaleństwem, jest czymś niepotrzebnym. Druga płaszczyzna tej konfrontacji jest zupełnie odmienna. To jest płaszczyzna konfrontacji na gruncie faktów, jak najtwardszych, jak najbardziej sprawdzalnych, no właśnie takich jak ten list Berii. List Berii jest bardzo dobry tutaj, bo pokazuje, Polacy mieli być ofiarą. Taki był cel szefa NKWD i jego zwierzchnika z Kremla, Józefa Stalina. Polacy mieli mieć uciętą głowę zbiorową. O to chodziło w operacji katyńskiej. Polacy byli autentycznie celem operacji, nazwanej zresztą po imieniu Polską wcześniej, w 1937 roku. Polacy byli celem operacji Polska Inteligencja AB, prowadzonej równolegle z operacją katyńską, tyle że przez niemieckich okupantów. Jeśli ktoś mówi, że Polacy tylko mordowali w czasie II wojny światowej, to trzeba przypominać te realne doświadczenia, które dotknęły milionów Polaków. Bo kilka milionów, dwa i pół, zginęło Polaków nie będących Żydami, obywateli II Rzeczpospolitej, którzy nie są uważani za zbrodnie pierwszej kategorii, dlatego że nie są Żydami. Ale zginęli też, naprawdę zginęli. I to można wykazać na gruncie historycznym, pokazać. A tym, którzy próbują jakby zakwestionować, odrzucić zupełnie sens takich porównań, przypominania o polskiej ofierze, autentycznej ofierze w czasie II wojny światowej czy kiedykolwiek indziej, warto może przytoczyć zdanie wypowiedziane przez izraelskiego historyka, Izraela Szachaka z getta warszawskiego. Bo akurat będziemy obchodzili za dwa dni rocznicę tego bohaterskiego zrywu. Izrael Szachak powiedział tak: szczytów ludzkiego cierpienia nie można rozróżniać, pozostając przy tym człowiekiem. A więc nie można powiedzieć, że cierpienie żydowskie pojedynczego Żyda jest większe od cierpienia pojedynczego człowieka. Ale ktoś inny, Dawid Warszawski, powiedział coś odmiennego od Izraela Szachaka. Powiedział: na szczycie cierpienia jest tylko jedno miejsce. I to jest radykalna różnica. Myślę, że Dawid Warszawski postawił siebie według definicji Izraela Szachaka poza nawiasem ludzkości tymi słowami. Więc przypomnijmy jeszcze raz mądre słowa żydowskiego historyka. Szczytów ludzkiego cierpienia nie można rozróżniać, pozostając przy tym człowiekiem. Otóż Polacy też cierpieli, często cierpieli i nie mają prawa o tym zapomnieć, tak jak Żydzi nie mają prawa zapomnieć o swoim cierpieniu. A więc przypominajmy na gruncie faktów, na gruncie sprawdzalnych źródeł, wprowadzajmy stopniowo do świadomości historycznej te jeszcze obszary związane z polskimi ofiarami, które nie zostały utrwalone. I tu na pierwszym miejscu upominam się zawsze o operację polską NKWD, bo to jest najmniej znana polska ofiara, a dotycząca tak wielkiej rzeszy ludzi
niemal bezimiennych. Kiedy nam mówią, że już dość przypominania ofiar polskich, że to już nie ma sensu, powiedzmy, ale kto upomni się o tych bezimiennych, o tych najsłabszych? Przypomnijmy to w duchu Wincentego Kadłubka i jego definicji sprawiedliwości. O tych najbardziej zapomnianych, o tych, o których nikt inny się nie upomina, inaczej niż o ofiary, które wymieniła Olga Tokarczuk. Właśnie o tych najbardziej naprawdę zapomnianych mamy obowiązek się upominać. Także na gruncie historycznym. I jest trzecia płaszczyzna rozumienia, interpretowania i obrony pamięci o ofiarach w naszej historii. To jest ta płaszczyzna, na której odnajdujemy na nowo myśl Józefa Czapskiego. Myśl, którą przytoczę teraz w innym brzmieniu, brzmieniu, które nadał mu Stefan kardynał Wyszyński. To jest myśl, która mówi o tym, że ofiary ponoszone dla ojczyzny budują ojczyznę. Budują to, bez czego żadna wspólnota polityczna trwać nie może. Pozwolę sobie ten cytat, a raczej kilka cytatów z prymasa Wyszyńskiego na koniec przytoczyć. Przepraszam bardzo, gdzieś mi się zapodziała ta karteczka. Kazanie podczas nabożeństwa kapelanów Wojska Polskiego i Armii Krajowej z 25 września 1969 roku. My nie możemy urządzać się w naszej ojczyźnie tylko w perspektywie konsumpcyjnego wygodnictwa, bo tyle narodów zniszczało w tej właśnie wygodniczej postawie. Chociaż życzymy wszystkim szczęścia osobistego i domowego, wiemy, że ojczyźnie naszej dla zachowania jej wolności i obrony nie wystarczy nasze wygodnictwo. A więc nie możemy powiedzieć, ofiary to przeszłość, nie myślmy o ofiarach. Nie, bo bez tego właśnie ulegniemy tej pokusie rezygnacji z wszelkiego wysiłku, bez którego nie ostoi się żadna wspólnota. I drugi cytat z 1972 roku, z przemówienia wygłoszonego przez prymasa do żołnierzy 1. Dywizji Grenadierów Polskich w kościele świętej Anny. Żołnierz, gdziekolwiek walczył, pełnił tylko obowiązek moralny nakazany przez miłość ojczyzny i według tej miary powinien być oceniany. Ze wszystkich dóbr, którymi naród rozporządza i którymi obdarza dzieci swoje, najważniejsza jest wolność. W tym duchu każdy walczył pro aris et focis, tam gdzie postawił go los. Walczył, mając przed oczyma to najważniejsze dobro. Gdy człowiek walczy o wolność, jest najbliższy myśli Bożej i planu Bożego. Najbardziej jest w prawdzie i miłości. Miłość ku ojczyźnie uczy męstwa, a męstwo, wiemy, służy słabym, potrzebującym opieki czasu pokoju. Miłość uczy roztropności, umiarkowania w wymaganiach dla siebie. Uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych. Naród prawidłowo wychowywany i wychowujący młode pokolenie wie, że bez miłości nie przygotuje młodego pokolenia do wypełniania przyszłych zadań. Miłość ku ojczyźnie jako wartość wychowawcza uczy też wspaniałomyślności i daje siłę ducha na chwile trudne, gdy trzeba zapomnieć o sobie. To właśnie jest istota przypomnienia ofiary. Ofiara przypomina nam o tym, że ta wspólnota, z której tylu dobrodziejstw korzystamy, wspólnota pokoleń, która zbudowała tę kulturę, ten język, te wspaniałe elementy kształtujące nasze dziedzictwo, że jej częścią są właśnie te ofiary, że bez nich tej kultury, tego dziedzictwa by nie było, że poświęcenie wykazane, by Polska była, by Polska trwała, jest częścią cnoty większej,
niż tylko patriotyzm. Jest częścią cnoty miłości, która uczy poświęcenia dla innych. Myślę, że to jest najgłębszy sens polskich ofiar i pamięci o nich, którego zapomnieć nam nie wolno. Dziękuję bardzo.